Drodzy YouTubowicze, wiem, że czekaliście z niespodzianką i z niecierpliwością na nowy filmik. Słuchajcie, idziemy teraz tropem kulinarnym, porzucamy alkoholizm. Słuchajcie, niezawodny nóż sapera pomógł mi wykopać ekologiczną glinę i zbudować dla Was ten specjalny piec do wypieku pieczywa, który będzie do nabycia w wybranych sklepach. Oczywiście musiał być coś wykorzystane z recyklingu, to została wykorzystana piękna rurka znaleziona w lesie. Za chwilę przy pomocy noża saperskiego rozniecimy ogień i będziemy instruować, jak się wykonuje pieczywo ekologiczne. To nie będzie to, nie tak jak zupka, mam nadzieję, że wyjdzie lepiej, bo przetestowałem wczoraj i do siedzenia na kibelku nie doszło. Czekajcie na dalszy ciąg. Przy pomocy kondolskiego noża rozpalimy ogień w naszym pięknym piecu chlebowym i potem będziemy dalej mówić, co się będzie działo, jaki jest przepis. Widzimy, jak działa nóż komandosa potęga. Żeby upiec chlebek, musimy mieć odpowiednią temperaturę. W tym celu dokładamy ekologiczne drewno i za chwilę przystąpimy do wykonywania naszego chlebka. Ale to chwilę potrwa. Piec osiągnął właściwą temperaturę, więc można przystąpić do wykonywania ciasta. Oczywiście używamy ekologicznych jaj, które zostają rozbite. Oczywiście skorupek nie wyrzucamy, bo to jest dużo wapnia, a w tym środowisku leśnym to ciężko o witaminki. I oczywiście cóż, potrzebujemy nie żadnej mąki białej, tylko ziarno z pełnego przemiału, z otrębami, bo to ma być chleb ekologiczny, który promuje zdrowy sposób odżywiania. Ostatnim dodatkiem jest woda źródlana ze źródła, który bije z serca ziemi, z serca Lubelszczyzny. I oczywiście zagniatamy ekologiczne ciasto. Dodajemy jeszcze naszej mąki z pełnego przemiału, bo troszeczkę wyszło nam za rzadkie, ale to za chwilę zrobimy. Będzie większy bochenek, będzie okazał się podzielić. Oczywiście chlebek będzie do nabycia w wybranych piekarniach, o ile przepis się sprawdzi, a jest sprawdzony. I teraz co? Formujemy bochenek chlebusia. Pięknego, cudownego, ekologicznego. Wkładamy do naszego pieca i czekamy na efekt, o którym będzie można się za chwilę przekonać. Podzielam kulturę na wege i wegetarianizm, ale jako były komandos jestem stworzeniem mięsożernym, więc do naszego wypasionego chlebka dokładam ekologicznie pozyskaną kiełbaskę. Nie będę mówił, jak to się robi, bo dzieci by to oglądały, to byłoby zbyt brutalne. Po prostu z naturalnych źródeł, które biegają po polach tu i tam. A teraz pójdę tylko kilka minut poczekać na efekt i skonsumować nasz ekologiczny posiłek. Czekamy. Słuchajcie, drodzy YouTubowicze, wkurzył mnie pewien artykuł. Gwiazdy na piękne oczy dostają wszystko. A w prawdziwym życiu to co poziom gama? Jeśli nie jesteś gwiazdą, zimno, deszcz, błoto, dziurę w palcie, no i w drodze, korki w mieście, smok, rdze na aucie, ból głowy, kolejka do lekarza. A to już mnie dobiło. Pazernych polityków, mandat, awanturę z małżonką i jeszcze wiele więcej problemów. Jesus Christ. Ach, Boże, po co zostałem celebrytą? A chyba się tego nie nadaje. Ale to może ja coś dostanę za darmo? Dziękuję. I po niecałych 10 minutach nasze ekologiczne pieczywo jest gotowe. Wykładamy nowy pasiony stół. Trapera, już jest troszeczkę gorące. Do tego dodajemy naszą ekologiczną kolczy pozyskaną kiełbaskę. I cóż za chwilę nam z tego wyjdzie. O, gdyby ktoś nie wierzył,
że ogień jest sztuczny, to widać, że nawet komandosa, który niejedno przeżył, parzy. Nóż trochę się buntuje, kiełbaskę musimy wziąć po dwa ognie, przenieść na stół. I cóż będziemy tworzyć? Będziemy tworzyć, chwileczkę musimy poczekać, aż bułeczka przestygnie, żeby łapki nam się nie poparzyły. I oczywiście to jest przepis na ekologiczny hamburger, nie hamburger z sieci, tylko ekologiczny hamburger. Och, troszkę parzy w łapki, o, przypieczone, gdyby ktoś nie wierzył. I za chwilę będzie cudowny hamburgerek. Oczywiście, który popijemy, nie żadną dyktą, bo teraz promujemy zdrowy styl życia. Będziemy to popijać wodą źródlaną. Czy życie nie jest cudowne? Oczywiście, dbamy o dietę, czy jedną kiełbaskę zostawimy dla mojego wiernego przyjaciela i ochroniarza Maksia, który też zasłużył, ale dzisiaj nie mógł wystąpić w filmie, bo się zakochał. I pewna suczka porwała go. A pan ciągle czeka na swoją panią. Smacznego, bon appétit. Delicious. Spróbujcie trochę wysiłku, odmieńcie swoje życie, żyjcie ekologicznie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Oczywiście, gdyby was zaszło w gardle, popijajcie to wodą źródlaną. Dziękuję za uwagę. Słuchajcie, drodzy YouTube'owicze, wchodźcie na mój profil na fejsie i na Instagramie. Jak ktoś ma jakiś wolny grosz, to wspomóżcie. To będzie modernizacja pieca, bo trochę tak, trochę się na mnie bardzo się dymiło, a mam nową koncepcję, jak go zmodernizować. A na razie jeszcze raz życzę smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Oczywiście jesteście młodzi, macie pojęcie, numer konta znajdziecie w opisie. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Do zobaczenia w ekologicznym środowisku. Bądźcie eko, segregujcie śmieci, inaczej śmieci nas zniszczą. I co, wrócimy do epoki kamienia łupanego? Bo podobno jesteśmy w XXI wieku.